Tak, czas najwyższy zacząć. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na kolejny kurs w Berei, kolejny semestr, bo rozpoczynamy dzisiaj semestr z dwoma nowymi kursami na porannej sesji Tożsamość Ucznia Chrystusa, a na popołudniowej Podstawy Archeologii Biblijnej. Podstawy Archeologii Biblijnej tak oceniam jako taki dosyć pionierski kurs. Stosunkowo trudno znaleźć gdziekolwiek kurs dotyczący archeologii, także myślę, że zainteresowanie będziemy śledzić wykłady brata Jeremiasza. Powierzmy to naszemu Panu. Dziękujemy Boże za kolejny dzisiejszy dzień, za to nasze spotkanie przy Twoim Słowie, w które chcemy wnikać, poznawać, docierać do głębi tego Twojego Słowa, by ono nas przemieniało. Byś Ty, Boże, dotykał się nas przez Twoje Słowo, tak jak postanowiłeś. Prosimy o Twoje błogosławieństwo na dzisiejszy dzień dla pierwszych i drugich wykładów. Proszę o prowadzenie dla mnie, dla brata Jeremiasza i dla nas wszystkich, byśmy mieli umysły i serca otwarte na Twoje Słowo. Ufamy, że dzięki Twojej obecności, Twojej opiece, Twojej trosce wyjdziemy stąd pobłogosławieni, ubogaceni w nowe treści, albo te, które ugruntujemy i które nas jeszcze lepiej wyposażą do toczenia codziennej, duchowej walce w naszej pielgrzymce do Twojego domu, Boże. Dziękujemy za wszystkie Twoje dary, a przede wszystkim za dar naszego Pana, przez którego oddajemy Tobie, Ojcze, uwielbienie, cześć i chwałę. Amen. Tożsamość ucznia Jezusa to jest dzisiaj pierwsza część, więc następnie powiem co nieco, czym chciałem, żebyśmy się zajmowali przez pięć kolejnych spotkań. Wydaje mi się, że jest to wniknięcie w fundamenty tego, kim jesteśmy tu i teraz, skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy. Na marginesie te pytania, skąd się tu wzięliśmy, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy, to ludzkość sobie zadaje od najdawniejszych czasów. I ja mam takie przekonanie, że jedynie biblijna odpowiedź jest pewna, prawdziwa, na której można się oprzeć. Natomiast wszelkie inne próby, które pomijają Boga, Jego zamysł, no, z całą pewnością muszą rozminąć się z prawdą. Dlatego, kiedy myślimy o tożsamości, to za chwilę będę definiował te pojęcia, zarówno tożsamość, tak, definicja też ucznia, co nieco, no i też czyimi uczniami jesteśmy. To jest dosyć fundamentalna kwestia, bo być uczniem Jezusa, Pana Panów, Króla Królów, no to jest wielki zaszczyt, wielki przywilej. To jest coś niesamowitego. Także będziemy dzisiaj głównie mówić o tym, skąd się wzięliśmy w tej ziemskiej naszej tożsamości, bo powiemy też o dwóch tożsamościach, które dzisiaj towarzyszą nam na co dzień, ale też wnikniemy w teksty z Księgi Rodzaju od 1 do 3, żeby zobaczyć sam początek naszego istnienia. I taką zasadę przyjąłem, że w pierwszej części każdego spotkania będzie ogólnie o kwestii tożsamości ucznia Chrystusa, a w drugiej części, w drugiej i w trzeciej w zasadzie, bo są trzy godziny, będę chciał tak poświęcić trochę czasu więcej na analizę wybranych tekstów, które w danym temacie no, są dosyć istotne. I jeśli myślimy o ziemskiej tożsamości, nie tylko ucznia Chrystusa, ale wszystkich ludzi, no to nie sposób nie odwołać się do Księgi Rodzaju 1 do 3. A Księga Rodzaju 1 do 3 to jest, wydaje mi się, jeden z najbardziej treściwych fragmentów w całej Biblii, nie tylko w Starym Testamencie. Są wśród nas osoby, które dziesiątki lat studiują Boże Słowo, dociekają Boże Słowo
I w tym pierwszym fragmencie, który się wydaje już taki znany, taki oczywisty, słowo po słowie, to jednak odkrywa się mnóstwo wartości, które wcześniej umykały. I myślę, że taka jest natura Bożego Słowa, że kolejne wchodzenia w ten tekst odsłaniają nowe rzeczy, nowe prawdy i w jakiś sposób inspirują nas, dają siły do trwania. Także też dzisiaj będziemy zachęcani do tego, by w swojej tożsamości, którą posiadamy, Słowo Boże i dociekanie nad Słowem Bożym było czymś naturalnym, czymś absolutnie oczywistym, bez czego w zasadzie trudno mówić o takim uczniostwie w Chrystusie. Jest sporo definicji słowa tożsamość. Ja tu wybrałem jedną z wielu. Myślę, że każdy, nawet jeśli macie jakieś myśl w tej chwili, chcielibyście powiedzieć, no jest opcja, żeby po prostu podczas tego, co ja mówię, robić dygresję, jakieś ciekawe myśli, kiedy będziecie mieli, to zawsze można to wrzucić. A już przy analizie tekstów biblijnych, to już w zasadzie chciałbym, żeby to była wspólna rozmowa, wspólna dyskusja. Bycie tym, za kogo się podajemy. Tożsamość musi mieć określone jakieś punkty, żeby ją dobrze zdefiniować. Takie punkty jednoznaczne, które jednoznacznie identyfikują kogoś jako tego, kim ten ktoś jest. Kim jestem? Nie? Kto ty jesteś? To pytanie to tam pojawia się w różnych odsłonach. U nas znamy, kto ty jesteś, Polak mały i tak dalej. Nie? To też mówi o jakiejś tożsamości tutaj narodowej w tym momencie. Nie? I myślę, że jest wiele, wiele aspektów, wiele wątków. Natomiast pytanie, kto ty jesteś, to jest bardzo ważne. I myślę, że taką ilustracją jest, jak ktoś, jakieś dziecko było adoptowane i nie znało swoich korzeni, a dowiaduje się o tym, mając lat 20 powiedzmy, to jaka rewolucja w życiu tego człowieka jest, kiedy dowiaduje się, że jego korzenie są inne niż myślał przez 20 lat. Nie? To ilustruje w pewnym sensie, że jakaś tożsamość, to nasze pochodzenie ma ważne znaczenie dla naszego, nie tylko tu i teraz, myślę, że w tym wymiarze duchowym jeszcze bardziej. I gdybyśmy, jest taki dokument plastikowy w tej chwili, nazywa się jak? Dowód? Dowód tożsamości. Nie? Dowód osobisty, czyli dowód tożsamości. Ciekawe, że słowo tożsamość tam jest użyta i w tym dowodzie są pewne elementy, które pokazują, że ten plastikowy dokument oddaje rzeczywistość tylko i wyłącznie tego jednego człowieka. Te wszystkie elementy, które są w tym dowodzie, pasują do niego. Jest kilka elementów, które będą pasować do większej grupy, ale zestawione wszystkie razem koło siebie pasują tylko do tego jednego człowieka. Jakie to są elementy? No właśnie, dowód tożsamości. Imię i nazwisko. Nie, to jest pierwszy jakiś atrybut tożsamości, ale on jeszcze jednoznacznie nie wyróżnia. Taką też historię powiem. Ja się nazywam Krzysztof Gołębiowski i w swojej historii spotkałem już niejednego Krzysztofa Gołębiowskiego. Z jednym nawet chodziłem do szkoły, tylko on był w klasie rok młodszej i to była wtedy jeszcze szkoła zawodowa i myśmy dostawali wypłaty, takie jakieś niewielkie, ale dostawaliśmy. I raz się zdarzyło, że ja dostałem za niego, a on za mnie. Ktoś tam gdzieś pomieszał, ze względu na tą zbieżność imienia i nazwiska. Więc to jeszcze nie definiuje konkretnie tego, kim się jest, bo więcej osób może mieć to samo imię i nazwisko. Adres zamieszkania. To już zawęża, nie? To już jak ma takie imię, nazwisko, adres zamieszkania, ale może być jeszcze junior i senior o tym samym imieniu i nazwisku. Tu znamy takie postaci jak Józef Mruzek, w kręgach braci wolnych jest znana postać, ale jest Józef Mruzek junior i senior. Więc jeśli mieszkali w jakimś okresie razem, no to nawet ten adres zamieszkania nie wyróżniał konkretnie danej osoby. Obywatelstwo jest w tym dowodzie tożsamości. No to też dotyczy w naszym przypadku, jeśli myślimy o Polsce, to dotyczy około 40 milionów ludzi. Nie? Data urodzenia. No to już dosyć wąsko precyzuje, kogo mamy na myśli. Myślę, że te cztery są
no to te cztery razem wzięte już potrafią określić, że to tylko ten jeden człowiek odpowiada. Bo raczej chyba jest nieprawdopodobne, żeby ktoś miał to samo imię, nazwisko, ten sam adres zamieszkania, to samo obywatelstwo i urodził się dokładnie w tym samym dniu, w tej samej godzinie. Myślę, że te cztery razem wzięte już precyzują konkretnie danego człowieka. Ale gdybyśmy to przenieśli na tę sferę duchową, bo myślę, że jest coś takiego jak tożsamość chrześcijanina czy tożsamość ucznia Jezusa. Będę chciał też pokazać, że termin chrześcijanin mniej oddaje to, kim jesteśmy w stosunku do uczeń. I to będzie ciekawe, myślę, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do chrześcijanin, ponieważ to, ten termin tak się wpisał w historię całą, ale myślę, że dzisiaj termin chrześcijanin trochę się zdewaluował. I w zasadzie, jak powiem chrześcijanin, no to mogę mieć bardzo dużo na myśli. Szeroki wachlarz patrzenia na kogoś, kto to może być. Dlatego uczeń Chrystusa już oddaje precyzyjniej, kim jest taki chrześcijanin. No ale też ma imię. Idę tak jakby równolegle do tego ziemskiego. Jest imię i nazwisko w tej ziemskiej tożsamości, a w tej duchowej czytamy o jakimś nowym imieniu. Tutaj przytoczyłem fragment, gdzie między innymi to jest zawarte, czyli w nowym stworzeniu, w nowej rzeczywistości tej duchowej też mamy jakieś imię, a jesteśmy też z rodu Bożego. Adres zamieszkania? Dom Ojca. My często mówimy, pielgrzymujemy do domu. Pielgrzymujemy do domu. Czyli nasz adres jest w domu Ojca. Obywatelstwo Królestwa Bożego. Królestwo Boże jako pewna idea, która jest zawarta w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza chyba zwłaszcza mocno, no, wzywa do szukania Królestwa, do poddania się temu Królestwu, bycia częścią tego Królestwa, poddanym Króla i Jego Królestwa. No jest też data ponownego narodzenia. Dodałem ze znakiem zapytania, ponieważ są osoby, które mówią swoje świadectwo swojego nawrócenia, swojego spotkania z Bogiem, to określają. 20 grudnia o 13 coś we mnie tak trzasnęło od góry, taki przełom, taki przewrót, coś się zmieniło. Był to jeden moment, jedna chwila, że zobaczyłem coś takiego. Inni, jak mówią świadectwa, to widzą to w jakimś procesie. Gdzieś Bóg się objawił trochę więcej i nie są w stanie doprecyzować, kiedy to tak dokładnie było, co do minuty i godziny. Ale rzeczywistość jest ta sama. Było to ten akt ponownego narodzenia. No, będziemy to rozważać. Dzisiaj bardzo tak częściowo, więcej za miesiąc, ale Biblia określa to, co się wydarza w takich momentach, jako nowe stworzenie. Więc myślę, że jak będziemy dzisiaj mówić o pierwszym ziemskim stworzeniu, to będziemy mówić o drugim stworzeniu, to w tej samej kategorii kreacji Bożej, Bożego stworzenia, bo nie da się tego wytłumaczyć na żaden inny sposób, jak to, że coś nowego zostało nam zaszczepione. Coś nowego zaszczepione, nowa rzeczywistość i od tego zaszczepienia po prostu zmienia się kierunek. Mówimy o nawróceniu. To zmiana kierunku. Człowiek nienawrócony to idzie w jakimś kierunku, nawrócony azymut w inną stronę, ma inne cele, ideały, wartości, nie? Ale to się nie dzieje aktem własnej woli. To jest Boża ingerencja w nasze życie. Czyli tak ogólnie, myślę, jest takie porównanie tych dwóch tożsamości na tym wstępnym poziomie, ale warto zobaczyć, dostrzec kontrast, bo jako chrześcijanie no, żyjemy w dwóch rzeczywistościach w jakimś sensie. Żyjemy w tej adamowej rzeczywistości, która jest w nas, doskwiera, męczy, kuje w różny sposób. No i jest ta nowa tożsamość, która często walczy. Jest nie tylko kontrast, ale myślę, że jakaś walka. I o tej walce Nowy Testament też w bardzo wielu miejscach opowiada. Ja bym chciał pokazać kontrast też na zasadzie
znikomości ziemskiej tożsamości i wielkości tej duchowej, niebiańskiej tożsamości. Bo dla mnie kontrast jest no, tak wielki, że nawet nie wiem, jaka jest granica między jednym a drugim. To jest kontrast tak niezmierzalny. I warto o tym myśleć w kontekście, żeby nie myśleć, że coś się traci, czegoś się nie ma tu i teraz, kiedy jakaś sprawa nas tam gdzieś ominie. To nasze tu i teraz, czy nasze radości i smutki, nasze sukcesy i porażki, one w wieczności mają naprawdę znikomy wymiar. I myślę, że warto w swojej świadomości minimalizować to, co jest tu i teraz, a maksymalizować tą wieczną rzeczywistość, która jest trwała. No właśnie, ta tożsamość trwa wiecznie. I myślę, że dobrze opisuje tą ziemską tożsamość Psalm 90. Tak na marginesie, pamiętacie, kto jest pisarzem Psalmu 90? Mojżesz, nie? To jest jeden 90 na pewno, i ponieważ 91 nie podaje autora, nie podaje, kto napisał Psalm 91, więc niektórzy myślą, że 90, 91 mogły być oba autorstwem Mojżesza, ale w tym 90, w wersetach 10 i 12 przytoczyłem, on pokazuje pewną znikomość. Miarą naszych lat jest 70, lub gdy jesteśmy mocni, 80. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Trudno nie zgodzić się z takim obrazem. Ja w swojej historii bywałem wśród ludzi w podeszłych latach i bardzo często takie sformułowanie od takich staruszek 70, 80 czy jeszcze więcej letnich, to jak oceniają, co one przeżyły wstecz. Co one przeżyły wstecz. To mówi, że tak drzwi otworzyć, zamknąć i 80 lat minęło. Takie jest poczucie znikomości tych przemijających dni. Ale ten tekst w 12 mówi, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Co to może znaczyć? Liczyć nasze dni. Ja to zrobiłem po pierwsze dosłownie. Zakres między 70 a 80 to jest zakres pomiędzy 25 tysięcy a 30 tysięcy dni. Tyle to jest 70 i 80 lat. Policzyłem. To bardzo prosto. 70 razy 365, przecinek coś tam wychodzi mniej więcej tyle. I powiem wam, że pierwszy raz, kiedy widziałem te cyfry, to mówię, jakie to jest małe. Ludzie, jak bywają w wojsku, to mają na ostatnie 150 dni centymetr, tak? I sobie go podcinają po jednym. I to mi się też tak skojarzyło z tym, tak sobie podcinałem po tym jednym dniu. I to jest takie nic. Nie? Takie nic. Tak niewiele. Więc jeśli psalmista mówi, naucz nas liczyć, to jest modlitwa, naucz nas liczyć, to pewnie nie chodziło tylko o to, żeby stwierdzić tą znikomość, ale to też się przydaje, ale aby osiągnąć mądre serce. Myślę, że taki prosty wniosek z tego jest mniej więcej taki. Życie tu i teraz ma o tyle sens, o ile jest przygotowaniem do wieczności, co do której żywi mi nadzieję. Życie tu i teraz o tyle ma sens, jeśli jest przygotowaniem do wieczności. Jeśli nie ma tego drugiego elementu, to trudno o głębszy sens. To się żyje jakąś chwilą, jakąś emocją, jakimś hedonizmem, na jakimiś zachciankami, nie wiadomo czym, ale to wszystko jest puste, próżne i lotne i tu moglibyśmy też przytaczać wiele wypowiedzi, które ilustrują dokładnie tą prawdę o znikomości tego naszego tu i teraz. Natomiast kiedy widzimy to jako preludium do wieczności, no to optyka na wszystko się zmienia. Także taki jest kontrast między
tymi dwoma rzeczywistościami. Wspomniałem, że w temacie tego kursu jest Jezus, Pan Jezus, a my jesteśmy Jego uczniami. Więc warto spojrzeć na Pana Jezusa. Myślę, że będziemy do tego wracać w późniejszych częściach kursu, ale chciałbym, żeby spojrzeć na Pana Jezusa przez pryzmat tego, kim On jest w tym wymiarze eschatologicznym, a nie tylko w tym wymiarze historycznym. Myślę, że jest bardzo często popełniany błąd, że 25 grudnia jest przypominanie Dzieciątka, na wiosnę jest przypominanie śmierci męczeńskiej krzyżowej, po to, by w grudniu znowu powtórzyć dziecko, a na wiosnę znowu śmierć krzyżową. A przecież to nie jest koniec Pana Jezusa. Nie? I Księga Apokalipsy. Myślę, że w ostatnim spotkaniu będę chciał posiedzieć trochę w Apokalipsie. Zdaję sobie sprawę, że jedno spotkanie, na którym będziemy godzinę czy dwie o Apokalipsie chcieli opowiadać, no to po prostu jest to bardzo niewiele, ale oprócz wielu wartości Księgi Apokalipsy i oprócz tego, że sprawia trochę problemów z jej odczytywaniem, to jedna rzecz jest absolutnie bezcenna. Księga Apokalipsy objawia Pana Jezusa w majestacie, w chwale. Jeśli nie zrozumiemy niczego innego z Księgi Apokalipsy, albo niewiele czego innego, ale zobaczymy blask chwały naszego Pana, to uważam, że zrozumieliśmy bardzo dużo z Księgi Apokalipsy. Także gorąco zachęcam, żeby Księga Apokalipsa z powodu trudności, jakie sprawia w odczytywaniu, nie była hamulcem do czytania tej księgi, żeby zobaczyć w niej Pana Jezusa w zupełnie nowej odsłonie w stosunku do tego, co czytamy w Ewangeliach i nawet w historii Starego Testamentu. To wszystko jest jedna opowieść o naszym Panu, od Księgi Rodzaju. Powiedzmy sobie szczerze, cały Stary Testament jest chrystocentryczny i Nowy Testament objawia Jego przyjście, objawia to, po co przyszedł, a Księga Apokalipsy już Go pokazuje w tej blasku chwały tego związanego już z powtórnym przyjściem. Dzisiaj przytoczę tylko kilka tekstów, które, no ten taki fundamentalny dosyć, dotyczący Pana Jezusa, że jest drogą, prawdą i życiem, to nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, więc to, że idziemy w pielgrzymce do domu Ojca, ale mamy drogę i to jest też ciekawe, bo Pan Jezus jest tym, który zaprasza na drogę. Pan Jezus jest tym, który towarzyszy w drodze. I Pan Jezus jest tym, który powita na końcu drogi. Ale właśnie, wspomniałem o Apokalipsie i tylko przytoczę przedstawienia Pana Jezusa w siedmiu listach do siedmiu zborów. Bo na początku każdego listu Pan Jezus się przedstawia, określa się, kto jest autorem tego listu. List Pana Jezusa do Efezjan. Nie? Tak mówimy, list Pawła mówimy, list Piotra. Te to cytujemy gęsto. A jak często cytujemy list Pana Jezusa do Efezjan? Nie? List Pana Jezusa do Laodycei. Nie? Proszę zwrócić uwagę, że to listy, osobiste listy Pana Jezusa do kościołów nie są tak mocno cytowane w zborach, jak listy Pawła czy inne. To też dla mnie w którymś momencie było zastanawiające. No dlaczego tak, nie? Czy nie tak się troszkę zakręciliśmy, że Apokalipsa trudna, no to lepiej żyjmy w kręgu tych rzeczy, które są nam czytelniejsze. Ale wydaje mi się, co do rangi, siedem listów do siedmiu zborów, to jest jedno z najbardziej doniosłych orędzi do kościołów. One są w bardzo skondensowanej formie napisane. To są zaledwie dwa rozdziały Księgi Apokalipsy, które zawierają te siedem listów, ale orędzie jest niesamowite. Niesamowite, wielkie i myślę, że warto do niego wracać właśnie przez pryzmat tego, kto pisze. No tu mam też inne teksty. Władca Królów Ziemi.
Król królów, pan panów. Tutaj są 2.8, odpowiada 22.13. Alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. 2.23, to również z listu. Ja jestem tym, który bada serca i nerki. Oddam każdemu z was według waszych czynów. Tutaj daję też odnośnik do Księgi Jeremiasza, bo okazuje się, że Bóg Jahwe w Starym Testamencie jest dokładnie tak samo określony jak Pan Jezus w tym miejscu. Inny jeszcze fragment. Wszelkie stworzenie, temu, który siedzi na tronie i barankowi, uznanie, cześć i chwała, moc na wieki wieków. Całe stworzenie oddaję temu, który siedzi na tronie i barankowi. Myślę, że podsumować można słowami Tomasza. Pan mój i Bóg mój. I nagroda, bo mówiliśmy o tym kontraście jednej tożsamości i drugiej. I w naszej pielgrzymce ten element nagrody, element tego miejsca przeznaczenia naszego, jest też mocno akcentowany i myślę, że on też nie powinien schodzić z oczu. Bo jeśli nie będziemy mieli tego celu, no to te inne wartości, które nam się podaje tu i teraz, mogą być ważniejsze od tego, co jest tym centralnym, jak gdyby, naszym przeznaczeniem. I tu również z listów do siedmiu zboru, tam jest mowa o tych, którzy zwyciężają. Każdy list, oprócz nagany, pochwały, czy tylko nagany, czy tylko pochwały, różne rzeczy się dzieją w tych listach, ale jest jedno sformułowanie w każdym liście. Temu, który zwycięża. Tutaj celowo mówię w takiej formie, nie zwycięzca, tylko ten, który zwycięża. W Grece jest taka forma, taka teraźniejsza, niedokonana, że nie chodzi o to, że jakiś tam będzie na samym finiszu zwycięzca. Zwycięstwo to jest dzisiaj, jutro, pojutrze. Każdy dzień jest swego rodzaju walką i zwyciężaniem. Ten, który zwycięża. Dam zjeść drzewa życia, które jest w raju Boga mojego. Bardzo wyraźna analogia do tego, co będziemy rozważać w Księdze Rodzaju. Zresztą odniesień między Księgą Rodzaju, Edenem, a Apokalipsą jest więcej. Dlatego Księga Apokalipsy właściwie dopełnia to, co jest zapisane na początku Księgi Rodzaju. Nie dozna krzywdy od śmierci drugiej. Dam mu kamyk biały, na kamyku wpisane nowe imię, mówiliśmy o tym imieniu, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Władzę nad narodami, dam władzę nad narodami, będzie ich paskie laską żelazną, skruszy je jak naczynia gliniane. Jak ja otrzymałem władzę od ojca mego i dam mu gwiazdę poranną. Podczas spotkań zborowych nad Księgą Apokalipsy, no to nad każdym tych określeń żeśmy się mocno zastanawiali i to było bardzo budujące studium. Nie ma możliwości, żeby dzisiaj o tym rozmawiać, ale się tylko sygnalizuje te rzeczy. Mam nadzieję, że będą jakąś inspiracją do tego, żeby zastanowić się, co wszystkie te elementy znaczą, bo nagroda, która jest opisana, jeśli ma taki mało wymierny, nie ma takiego pełnego znaczenia, czy rozumienia, co znaczy kamyk biały, nie, co znaczy to, czy tamto, no to będzie jakiś opis, ale on do nas może nie przemawiać w pełni. I dlatego zachęcam do takiej wnikliwości. Choćby sobie zebrać te teksty, które mówią o tej nagrodzie dla zwyciężających. Nie wymarzę imienia ze zwoju życia i wyznam jego imię przed moim ojcem i przed aniołami. Będzie filarem świątyni Nowego Jeruzalem. Myślę, ta idea tego Jeruzalem wstępującego z nieba, ona jakoś się wpisuje też w myśli ideę Księgi Rodzaju, ale o tym może za chwilę. Temu, kto zwycięża, dam usiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i usiadłem z moim ojcem na jego tronie. Powiem, że gdy myślę o tej nagrodzie, to jest po prostu brak słów.
gęsia skóra na całym ciele. Jaki to jest zaszczyt? Zasiąść na tronie z Chrystusem, tak jak Chrystus na tronie z Bogiem. Gdzie lokowany jest ten zwyciężający? No tak wysoko, że wyżej się nie da. To jako stworzenie. Jako stworzenie zostajemy do takiej godności wyniesieni. To jest... Boże, dlaczego? Tylko się pytamy. Dlaczego? Jestem takim marnym, nędznym robakiem. Nie? Jest taka pieśń, którą śpiewamy. Ten wątek nagrody podsumuje, bo on też mówi o tej ziemskiej pielgrzymce i oczekiwaniu. Opatrz wąziutką drogą tam, skroś głogi, ciernie, chłód. Idzie ubogich ludzi garść. Cóż to za dziwny lud? Ich domem jest królewski ród, ich władcą niebios Pan. I cały wielki świata krąg w dziedzictwo jest im dan. To dziedzictwo, o którym przed chwilą w Apokalipie czytaliśmy. Ale czemuż zgardzeni tacy są? Czemu cisi tak? Ich chwała niewidzialna jest, więc im zaszczytów brak. Lecz czemu idą ścieżką tą, skroś ciernie, skroś głóg? Tą drogą kroczył Chrystus Pan, to droga Jego sług. Kilka rzeczy bardzo istotnych, dotyczących tego naszego, naszej tożsamości w Chrystusie. Nie będę to rozwijał później, a to na razie na starcie chciałem tylko o tym powiedzieć, że to, że ktoś zostaje dzieckiem Bożym, to jest nadnaturalnym działaniem Ojca. I to, że jesteśmy nawet tak określani, Boże dzieci, czy w tej naturalnej rzeczywistości, czy dziecko przychodzi na świat dlatego, że podjęło taką decyzję? Które dziecko przyszło na świat dlatego, że ono podjęło taką decyzję? No nie trzeba odpowiadać, to jest tak oczywiste, nie? Więc w duchowej rzeczywistości jest tak samo. My jesteśmy dziećmi, ponieważ ojciec, rodzic, rodzice, w tym przypadku mówimy o ojcu, ale będę chciał pokazać za miesiąc dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego w stworzeniu nas pierwotnie. Dzisiaj może to nieco tego zasygnalizujemy, to w akcie tym stwarzania Adama i Ewy, a w tym ponownym narodzeniu dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego jest jak najbardziej wyeksponowane. Natomiast te teksty, które tu są przytoczone, mam prośbę o przeczytanie obydwóch, bo Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 12-13 werset, one myślę, że są takie no, podstawowe, jeśli chodzi o rozumienie, skąd się wzięliśmy jako Boże dzieci. I za miesiąc będziemy cały prolog Jana omawiać szczegółowo, ponieważ chyba nie trudno zauważyć związek. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, na początku było Słowo. Myślę, że to nie jest przypadkowa gra słów tylko, ale jest jakieś odniesienie do tej jednego i drugiego aktu twórczego, tak trzeba powiedzieć. I tutaj ten 12 werset i 13 mówi tak. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. I mogłoby się wydawać, że tu jest akt, że muszę przyjąć, muszę wierzyć, tak jakbym ja musiał to zrobić. I faktycznie, to muszę zrobić. Ale żebym mógł to zrobić, którzy narodzili się nie z krwi, ani z ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Gdyby nie było tego Bożego aktu narodzenia, to nikt z nas nie byłby w stanie mówić o wierze, mówić o przyjęciu. I ten drugi tekst, myślę, że znamy go z pamięci. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie. Nikt nie może przyjść do mnie. Znaczy, nie mogę sam przyjść. Jeśli nie będzie tego Bożego impulsu w nas, no to i chwała Bogu za to, że zechciał nas narodzić. I to jest, ja to widzę jako nadnaturalne działanie Ojca. Ale
tak jak jest w naturalnym rozwoju, dziecko zaczyna działać naturalnie. W pierwszej fazie no to są bardzo nieudolne kroki. Możemy cały okres niemowlęcy się tak wyobrazić, przypomnieć. To jest raczkowanie, to jest próba chodzenia, upadki i tak dalej. To jest nauka języka, mnóstwo innych rzeczy. Nowonarodzone dziecko posiada w darze pewne elementy, które ułatwiają mu później wzrastanie. Najpierw jest duże wsparcie ze strony rodziców, ale cel rodziców jest taki, żeby uzyskało pełną samodzielność. To nie jest tak, żeby rodzice niańczyli swoje dzieci w nieskończoność. Nie? Więc uczeń to już jest naturalne działanie, ale w kontekście duchowym to będzie bardzo istotne, bo jeśli ktoś został narodzony, to staje się uczniem i nad tym zdaniem chciałbym, żebyśmy się na chwilę zastanowili, bo tu wyrażam moje przekonanie co do tej kwestii. Dziecko Boże naturalnie staje się uczniem. Człowiek zostaje zrodzony na nowo, powołany do tego duchowego istnienia po to, by zostać uczniem. Uczniem oczywiście Pana Jezusa. I drugie zdanie. Jeżeli ktoś nie jest uczniem, to wygląda, że w ogóle nie jest dzieckiem Bożym. Tak czasem zauważam, że ktoś rozróżnia, że można być dzieckiem Bożym, zbawionym, ale w uczniostwie to niekoniecznie. Dla mnie to jest sprzeczność. Dziecko się po to rodzi, żeby było uczniem. Możemy mówić, że uczeń na swojej drodze potyka się, ma takie czy inne problemy. No to jest inna rzecz. Ale ja osobiście nie wyobrażam sobie. Nie wiem, jaka jest wasza opinia w tej materii, czy no tak właśnie jest, że dziecko Boże naturalnie staje się uczniem, bo to jest naturalna droga. Tak jak naturalna droga tego malucha ziemskiego to jest wstać na nogi, tak, zacząć mówić, pójść do szkoły, uczyć się, zdobyć zawód, ożenić się, wyjść za mąż i umrzeć. To się wpisuje. Tak samo tutaj myślę, drodzę się dzieckiem Bożym po to, by podążać śladami naszego Pana. Oczywiście pierwsze kroki bywają różne, potrzeba wsparcia, pomocy, ale przychodzi moment takiej większej samodzielności. Także to dla mnie to jest dosyć oczywiste. I właśnie teraz chrześcijanin równa się uczeń. To, że chrześcijanin równa się uczeń, okazuje się, że jest to nawet ciekawe, gdybyśmy to tylko statystycznie zestawili. Wiecie, ile razy słowo chrześcijanin występuje w Biblii? Trzy razy. Trzy razy. A uczeń? Ponad 200 w kontekście naszego uczestnictwa w Chrystusie. Przypadek, że taka proporcja tych dwóch słów? Słowo uczeń po prostu najlepiej określa chrześcijanina. Chrześcijanin to jest dobre słowo, to nie, że mam coś przeciwko niemu, absolutnie. To, że się zdewoluowało, to jest inna rzecz, ale to jest ktoś należący do Chrystusa. Nie? To jest prawda o nas. Nie? Natomiast ktoś, kto należy do Chrystusa, jest uczniem Jego. Po prostu. I teraz teksty. No niech teksty przemówią, nie? Dzieje apostolskie 9:10. Był natomiast w Damaszku pewien uczeń. Uczeń imieniem Ananiasz. I Pan przemówił do niego w widzeniu Ananiaszu. On odpowiedział: oto jestem, Panie. Był uczeń Ananiasz. Nie był chrześcijanin Ananiasz, tak w tym wersecie, tylko uczeń. Dzieje 9:26. Po przybyciu zaś do Jerozolimy starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Znowu. Uczeń, uczniowie, to gdzieś taki termin funkcjonował wśród pierwszych naśladowców Chrystusa. Kiedy myślę uczeń, to naśladowca Chrystusa mi się od razu rzuca w oczy. Dzieje 9:36. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, Dorkas.
Była ona pełna dobrych czynów, dzieł, miłosierdzia, które czyniła. Uczennica Dorcas. Dzieje 11:26. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i stało się, że przez cały rok przebywali razem w zborze, nauczali znaczny tłum. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. To jest ten pierwszy tekst. I to, ta nazwa wyszła z zewnątrz. Nie? Ktoś nazwał uczniów chrześcijanami. Drugi tekst to jest, gdzie jest słowo chrześcijanin. To jest Dzieje Apostolskie 26-28. Tam Herod, Agrypa. Jeszcze trochę, a zrobisz mnie chrześcijaninem. Tak sobie trochę mówił szyderczo. To tak ironicznie. I w 1 Piotra 4:16, jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, nie? To jest ten trzecie wystąpienie słowa chrześcijanin, a w innych przypadkach, w Dziejach Apostolskich i w Ewangeliach jest uczeń. W listach są jeszcze inne sformułowania. To są święci, bracia. No i tam jest cała gama innych określeń. Chrześcijanin prawie że nie występuje w listach, oprócz tego jednego razu w liście Piotra. Nie? To myślę, że powinno też dać do myślenia, żeby myślenie o sobie jako o uczniu było czymś najważniejszym w tym kontekście tego naszego ponownego, tej nowej natury. No i słowo uczeń, no czym się może zajmować uczeń? No, uczeń uczy się po prostu. Uczeń się uczy, ale to nie jest tylko nauka dla nauki, ale po to, by ją wcielać w życie. Po to jestem uczniem, by się uczyć i wcielać naukę w życie. 1 Piotra 2,21. Tam jest tekst, w którym zresztą, o tutaj jest też ten sam tekst. Jakiś taki przewodni na tym plakacie naszego zboru, że Chrystus dał nam wzór. I ten wzór to jest hypogramon, takie słowo, które znaczy napis pod spodem. To było z praktyki ucznia i nauczyciela w tamtych czasach, że nauczyciel dawał wzór jakiegoś pisma, a uczeń pod spodem próbował odwzorować to pismo. I teraz Chrystus też daje nam ślady, tam są też pokazane tak symbolicznie ślady stóp i my w te ślady staramy się wstępować. Nie? To tak się uczymy, taka jest idea zawarta w tym wzorcu i naszym dążeniem za wzorcem. W naszych szkołach też tak jest, że w zeszycie są, pierwsza litera jest wydrukowana, a dziecko później tam próbuje metodą prób i błędów, aż osiąga jakiś poziom perfekcji. Ile trwa nauka? Ja stwierdzam, tak Biblia mnie przekonała, że nigdy nie będzie końca. Nigdy nie będzie końca, ponieważ poznanie Boga tak absolutnej pełni jest dla stworzenia niemożliwe. Całe życie będziemy się uczyć. Całe istnienie, wieczne istnienie wręcz, chociaż tu przy wiecznym istnieniu to takie gdzieś czas nam się wymyka, ale słyszałem takie paradoksalne zdanie, że wieczność okaże się okresem zbyt krótkim, żeby poznać całą pełnię Boga. Dla mnie to jest idea dosyć piękna, bo Stwórca będzie zawsze Stwórcą, ja będę zawsze stworzeniem i zawsze będę miał nowe horyzonty do otwarcia, nowe obszary do poznania. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych pięknych idei, które pokazują wieczność. Niektórzy myślą, tak będę żył wiecznie, to co ja będę robił? Nie? Będę się nudził, nie wiadomo co. Takie jakieś niemądre opinie w tej materii bywają wyrażane. Jana 17:3, rzeczywiście to jest tekst, który pokazuje życie wieczne jako poznanie, poznawanie. Bywa różnie interpretowany. Widzę, znamy pewnie nacisk pewien na wiedzę. Tu nie chodzi o nacisk na wiedzę, chociaż bez wiedzy nie ma poznania, to też inna rzecz, ale tam jest, to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Dla mnie zawsze komentarzem do tego słowa jest 1 Jana 4,8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Czyli znać to nie wiedzieć, znać to miłować. Znać to być w relacji osobistej, a nie w informacji o kimś. Najlepsza metoda? No Słowo Boże zostało nam dane. Słowo Boże zostało nam dane, żeby dociekać. Ja tu przytoczyłem myśl z psalmu pierwszego, który wydaje mi się będzie dobrą zachętą do tego, co będziemy robić w drugiej i w trzeciej godzinie dzisiaj. Psalm pierwszy podaje człowieka błogosławionego. Inne przekłady mówią szczęśliwego. I pokazane jest też, czym się zajmuje ten człowiek i pokazany jest kontrast między tym człowiekiem błogosławionym, a tym, kto błogosławionym nie jest. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiągł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Jest człowiek błogosławiony, Boży człowiek i człowiek bezbożny. Jeden jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami. To, że jest drzewo nad strumieniami, to znaczy, że tam obfitość tej wody ma i jest bezpieczny. A tamto jest jak plewa. Nie ma tego gruntu, nie ma tego fundamentu, tej pewności. Ale jak scharakteryzowano tego człowieka błogosławionego? Czym on się zajmuje? Jego rozkosz to prawo Pana. Jego rozkosz to prawo Pana oddano w tym przykładzie. Zajmuje się prawem. Tu jest Tora, czyli bezpośrednio dla psalmisty to było zajmowanie się zarówno Księgą Rodzaju, co my dzisiaj zrobimy w małej próbce, ale to Księga Wyjścia, Kapłańska, Licz, Powtórzonego Prawa. Miał rozkosz w Torze, w tym prawie. Oczywiście my co do zasady mamy całe pismo, którym się karmimy i ma to pewnie głębszy, szerszy wymiar. Natomiast co do zasady, zajmuje się Bożym Słowem. Słowem Bożym od rana do wieczora. Nawet jak nie czyta, no to rozmyśla. I ja często, jak mamy spotkanie w grupie i są rzeczy, których się czasem nie rozumie. Właśnie w Apokalipsie studiujemy na środowym studium. No i dyskutujemy o tym, czego nie rozumiemy. I powiem wam, że taka dyskusja bywa bardzo owocna. Ponieważ jeśli ja umiem określić, czego nie rozumiem, to gdzieś w świadomość się ta niewiedza wrywa i człowiek z tym chodzi, modli się w tej sprawie, szuka, docieka i no, to jestem pochłonięty po prostu, tym żyję. A w stosownym czasie Bóg daje to poznanie. Nie? Więc samo myślenie, zaangażowanie to po prostu jest takie naturalne dla tego, kto chodzi za Panem. Biblia, a tożsamość chrześcijanina czy ucznia Chrystusa będzie ich też w jednym miejscu podczas tego kursu, więc szerzej o tym będę chciał powiedzieć. Natomiast tutaj już na starcie zachęta, wezwanie do tego, żeby być tym błogosławionym, który rozmyśla nad Bożym prawem dniem i nocą, tym jest pochłonięty, w tym znajduje swoją rozkosz. Przerwa około 10 minut, także spotkamy się po przerwie już na Księdze
rodzaju.